Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 20 odcinku z The Walking Dead. Dzisiaj będziemy już kończyć epizod 4 i w sumie jestem trochę taki wkurzony, bo ostatni odcinek jakbym po prostu jeszcze tylko zaledwie 6 minut dłużej pograł, to bym już ukończył, a tak będzie około 10 minut tylko tego odcinka, więc to będzie trochę takie dziwne, no ale niestety. Nie będę mieszał, że w jednym odcinku będę rozpoczynał już sezon 5, no bo to by było takie trochę... Później by było zamieszanie z tym. Dlatego nie będę tak robił. Wolę właśnie tak. Tu będzie to niestety będzie bardzo krótki odcinek, ale... O. Okej. Krótkofalówka. No co, weź. No weź. Wow! O Jezu, ale się przestraszyłem. Giń! O Jezus. Się przestraszyłem. O nie. Tylko nie to. O Boże. Tylko nie to. Mamy przerąbane. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee, where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. What the hell is going on? Pokaż ugryzienie, okej. No tak, pięknie. Oh my god. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine's gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night, Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Thanks, you guys. I appreciate it. O nie, teraz będzie straszne. Kenny. Lee, man. You know I care about Clementine. And I am a Christian man. But I keep asking myself, if this was me asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? There's been plenty of times. O nie. All that matters. And you were there for Katja and Duck when it mattered most, I guess. All right, I'm in. Oh, jest! A już myślałem, że... Hold on a damn minute. I'm not going if this little shitbird is too. Lee, you want to bring Clementine back alive, you'll leave him behind. He fucks up everything he touches. Deal with it, Kenny. The way I see it, Ben still has a chance to make things right. If he wants it. How about it, Ben? I don't know. Whatever you think is best. Can't make that decision for you, Ben. You have to decide for yourself. You've been good to me, Lee. Even when it's not been easy. Whatever I can do to help, you can count on me. Okay, guys. We should go find Vernon. See if he took her.
Let's head out. What about the boat? We just gonna leave it unguarded? If someone was gonna take it, they'd have done it already. Besides, what choice do we have? A więc na szczęście wszyscy idą. Już myślałem, że Kenny... że Kenny nie pójdzie, ale w sumie mnie to wkurza, bo tak naprawdę nie pomogłem mu tylko wtedy, kiedy był wybór, żeby zabić ojca Lily, a w innych sytuacjach mu zawsze pomagałem, więc powinien mi i tak pomóc. Znaczy pomóc, w sensie no... no myślałem, że od razu powiem, no ale dobrze, że chociaż się w taki sposób przekonał. Ale my mamy większy problem, bo jesteśmy ugryzieni. I to będzie odzorowywało bardzo mocno na nas w piątym epizodzie. Where the hell are they? Looks like they got out of here in a hurry. Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. O Boże, tylko nie to. Mam nadzieję, że tu żadne trupy nie idą. Wow. No tak. W takim momencie, nie? Jest jasne. O! Tak, teraz mamy nasze wybory. Did you kill the boy in the attic? Ja i... Znaczy w sensie, czy zabiłem chłopca tego tam w tym, na tym strychu? Ja i 74% graczy zabiło go. Czy okłamaliśmy lub byliśmy... czy okłamaliśmy lub zastraszyliśmy Vernona? Ty, ja i 66% graczy byliśmy tacy rozważni i uczciwi. Znaczy nie, to jest groziliśmy, dobra, nieważne. Czy przynieśliśmy w tym wypadku, czy zabraliśmy Clementine na sobą do Crawford? Ja i 73% graczy zabrało ją. Czy pozwoliliśmy Benowi jakby wpaść na śmierć? Ja i 66% graczy wciągnęło go. I teraz czy ujawniliśmy nasze ugryzienie grupie? Ja i 80 graczy pokazało ugryzienie. No tak. O! Mamy nasz wybór. Czekajcie, co tu jest? To jest wiele możliwości. Albo ja 13% miało sytuację, kiedy szło tylko z... znaczy Lee, Kenny, Krista i Omi. 10% miało jak szedł tylko z Benem. 12% szło z Kennym i z Benem. 16% poszło całą grupą. 11% tylko z Kristą i Omidem. 14% z Kristą, Omidem i Benem. 18% tylko z Kennym i 6% samemu. W ogóle
Ciekawe, jakby to wyglądało. Znaczy, w jakich okolicznościach by nie poszli z nami Krista i Omid. Co ja bym musiał im, że tak powiem, zrobić, żeby oni ze mną nie poszli, bo tak ciężko, nie jestem za bardzo pewien. Ciekawe, to by było naprawdę ciekawe. Ale tak, my pomijamy oczywiście napisy i już w następnym odcinku zabierzemy się za ostatni epizod w tej grze. Już dochodzimy powoli do końca. Ten epizod był naprawdę bardzo fajny. Naprawdę on mi się strasznie podobał i teraz czeka już nas tylko ostatni epizod. I później jeszcze czeka nas jeszcze dodatek do gry, ale to już będzie w osobnym, że tak powiem, no nie wiem. Takim w osobnym już, znaczy to będzie w tej serii, ale po prostu z innymi losami i tak dalej, dobra. Więc mam nadzieję, że ten na dość krótki odcinek wam się spodobał, no ale cóż, w sumie nie przewidziałem, że aż tak krótko i że to aż tak mało zostanie nam do końca, no ale cóż. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że miło wam się oglądało i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!